Bruksela kojarzy nam się najczęściej z Unią Europejską i instytucjami unijnymi, czyli przede wszystkim Komisją Europejską, Parlamentem oraz Radą. Ale Bruksela to coś więcej niż tylko Unia Europejska i czysta polityka. To także kuchnia. A skoro kuchnia, to oczywiście belgijskie frytki, bo to Belgowie uzurpują sobie prawo do tego, że są wynalazcami frytek, choć niektórzy twierdzą, że frytki powstały nie w Belgii, ale we Francji. Teraz znajdujemy się na placu Jourdan, bardzo popularnym miejscu w Brukseli, ulokowanym zaledwie o kilkanaście metrów od Parlamentu Europejskiego. A na placu Jourdan znajduje się najbardziej znana frytkarnia w Brukseli, czyli Maison chez Antoine, dom u Antoniego. Jest to biznes rodzinny prowadzony już od trzech pokoleń, w którym tradycyjnie mieszkańcy Brukseli, ale także turyści zaopatrują się we frytki. Posłuchajmy, co o tym lokalu mówi jego obecny kierownik. Nasz lokal został założony w 1949 roku. Teraz to już trzecie pokolenie, a niedługo będzie czwarte. To biznes rodzinny i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Tak jak wspomniałam, Belgia uzurpuje sobie prawo do bycia ojczyzną frytek i jest cała historia z tym związana, mówiąca o tym, że pierwsze frytki powstały zupełnie przypadkowo w Ostendzie, czyli nadmorskim mieście w Belgii, w którejś mroźnej zimy rybacy nie mieli ryb, zatem zaczęli wrzucać do gorącego oleju kawałki ziemniaków i tak narodziły się frytki. To miejsce, w którym teraz jesteśmy, czyli dom u Antoniego, jest miejscem bardzo często odwiedzanym nie tylko przez mieszkańców Brukseli, ale także oczywiście turystów, którzy twierdzą, że belgijskie frytki nie mają sobie równych, bo są w zupełnie inny sposób przygotowywane, a przede wszystkim są robione z belgijskich ziemniaków, które smakują w sposób inny niż ziemniaki chociażby z Polski czy z Francji. Druga kwestia to właśnie sposób smażenia frytek. One są smażone dwukrotnie i temu właśnie zawdzięczają swój niepowtarzalny smak. Z Brukseli, Dominika Ciosić, Telewizja Polska.